Cześć, nazywam się Agata Skomar i pracuję w Akwarium Gdyńskim. Mamy już wakacje i zapewne część z Was wybiera się albo jest już nad morzem. W poprzednich odcinkach przybliżyliśmy Wam nieco życie w Bałtyku i pokazaliśmy jego fascynujących mieszkańców. Opowiadamy również o nich na naszych zajęciach w Centrum Edukacji. Na tych spotkaniach padają często pytania, czy w Morzu Bałtyckim spotkamy rekina. No właśnie, spotkamy czy nie spotkamy? Okazuje się, że spotkamy rekina, ale jedynie w zachodniej części Bałtyku, a dokładnie w cieśninach. Dlaczego tylko w tym miejscu? Jeszcze z poprzednich części naszego niepodręcznika wiecie, że Bałtyk to specyficzne morze o niskim zasoleniu wody. Rekiny natomiast preferują wysokie zasolenie wody. Posiadają specjalne narządy, które umożliwiają im przystosowanie się do zmian tego zasolenia. Jednak Morze Bałtyckie jest na tyle słodkim morzem, że życie tutaj dla nich jest po prostu niekorzystne, ponieważ musiałyby poświęcić zbyt dużo energii na same przystosowanie się, jak dla nich, do tych trudnych warunków. Co oznacza, że nie miałyby odpowiedniej ilości energii na zdobywanie pokarmu czy rozmnażanie się. Wiemy, że rekina w Zatoce Gdańskiej nie spotkamy. Ale jak wyglądają te, które żyją w cieśninach? W takim razie pora ich przedstawić. Pierwszy to koleń pospolity, który dorasta do 130 cm długości. Ryby te tworzą ogromne ławice, które często zbudowane są z osobników tylko jednej płci, na przykład tylko samic. Drugi rekin, nieco mniejszy, to rekin psi, który dorasta do 100 cm długości. Żyje na dnie, gdzie szuka pożywienia w postaci skorupiaków i małych ryb. Ostatni rekin, którego dzisiaj poznamy, to lamna śledziowa. Zdecydowanie większy od swoich poprzedników, bo mierzy nawet 300 cm długości, a jak podają w niektóre źródła, nawet 370. Lamna śledziowa, podobnie jak pozostałe gatunki rekinów, są bardzo ważną częścią oceanu, dlatego że to one kontrolują ilość oraz występowanie pozostałych organizmów w oceanie. Czyli to dzięki nim cały ekosystem funkcjonuje prawidłowo. Wiecie już nieco na temat rekinów Bałtyku. Dziękuję Wam za wysłuchanie i mam nadzieję, że do zobaczenia.